tych dzwonów słuchał Tadeusz Kantor. To jest miejsce, które... Wielopole Skrzyńskie, to już wiecie. Wielopole. Polska sztuka stąd poszła na cały świat. A do tego był tu bardzo mądry ksiądz, który... Ksiądz Śmietana, który w 1983 roku ze zgodą biskupa ówczesnego pozwolił na to, żeby Wielopole zagrać w kościele. Niesamowite. Sam nie wiem, czy dzisiaj byłoby to możliwe. No może przynajmniej w niektórych parafiach.